Jedynka. Dwójka. O Janek, dobry. Siemaneczka drodzy widzowie, w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj jest pogoda lux. Śmigamy sobie na naszą pierwszą jazdę docierającą, bo póki co jeździłem tu tylko po podwórku. Ciekawe ile tu litrów chodzi. Dobra, na razie musimy sobie poczekać, aż się rozgrzeje sprzęt. 5 minutes later. Oho, zajebiście. Jak to chodzi? Ale nadal mi się wydaje, że sprzęgło ciągnie trochę. Spróbuję mu troszkę jeszcze popuścić. Nie chcę się nim bawrać w błocie, póki są świeże plastiki. Dobra widzowie, lecimy sobie, no gdzie, no trzeba docierać powoli sprzęta. Więc myślę, że jedyna opcja jaką możemy sobie wylecieć to taki leciutki teren i zobaczyć też jak to wstaje na gumę. Jazda docierająca, no. Jaka to jest zajebista zabawka. Tu jest takie nic, nic, nic i nagle będzie raz butów. Ja wam pokażę jak to w rezo wchodzi. Tutaj na tej polanie się świetnie sprawdzi, bo kostka jest dobra. Jest dwójka. Tak wam nie pokażę, bo kurde troszkę wam powiem, że taki respekt czuję do tego motocykla. No boję się mu odwinąć tak bieg za biegiem, nie? Jak to chodzi, zajebiście! Dobra, dobra, dobra. Koniec podniecania się. A jak czuć ten olej truskawkowy. Aj. Kurde, będę przeżywał tą przejażdżkę kilka dni, a jeszcze jest niedotarty, także wiecie. Jedynka. Dwójka. O kurde. Trójka. Wow. O, czwórki nie biją, bo nie ma gdzie. Wrażenia mega. Mega wrażenia z jazdy. Aż się chce jeździć, aż się chce jeździć, drodzy widzowie. Dobra, nie ma co gadać, śmigamy dalej. Dobra, więc można powiedzieć, że jazdę docierającą będziemy mieć zaliczoną. Jeszcze się nie czuję na tyle pewnie na nim, żeby tu zapierdzielać. Ale spokojnie, wszystko z czasem. Ogólnie widzowie to... to jest taka jazda docierająca bardziej, nie chcę go tu za mocno upalać. Nie daję mu tak spalnik, z racji też na to sprzęgło też. Na gumie można poświrować tak jak teraz, no. Nie podciągnę go wyżej, bo jeszcze czuję jednak, że mógłbym mnie przechylić. Na razie powolutku się wczuwam w jazdę. Jest tam w ogóle jak dojechać na drugą stronę? Oprócz skakania? Chyba nie. Co ty tu k***a robisz? No to ładnie, drzewo powaliło. Troszkę niebezpiecznie to wygląda. Ale fajnie, fajnie, mi się klimat podoba ogólnie dzisiejszego dnia. Bo jest taka typowa wiosna. Nie jest za ciepło, nie jest za zimno. Tu chyba sobie pojedziemy tak. Od kiedy tu tak prosto? Nie, tu zaraz stanę. Próbujemy sobie skok. Spoko sprawa. O kurde. Bo to taki motorek dla sobie dla początkujących. Mam to
pięcie, ale można też na niej śmigać tak na wolnych. Tak jak ja teraz. Dobra, na pier... O kurwa. Ale zajebiście to chodzi ogólnie. MRM by miał problem tam wyjechać. Dziadek dobry. Cieszę się. Aż boję się go przeciągnąć. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. No, jak się wkręci, a pięć? Żeby piątka się wkręciła, to trzeba prędkość dużą. Ale zaraz spróbujemy. Dobra, też dźwiga, ale boję się, bo wiatr mnie strasznie w tamtą stronę. One hour later. Także drodzy widzowie, to by było na tyle w tym odcinku. Kajk zjedzie jak wściekły. Czeka go jeszcze troszkę leciutka regulacja. A poza regulacją, no to myślę, że nic mu więcej nie trzeba. Oprócz tej zmiany klamki, wiadomo. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do następnego. Siemano.